Wojna w Ukrainie sprawiła, że setki tysięcy uchodźców znalazło się w Polsce, a tym samym także w Częstochowie. Raz w tygodniu, w tak zwane ukraińskie czwartki, rodziny przychodzą po pomoc do siedziby PCK przy ulicy Waszyngtona. Z różnych źródeł pozyskuje Polski Czerwony Krzyż i dzielimy się. Często bywa tak, że jedziemy na przykład do jakiegoś innego oddziału, tak jak na przykład do Bielska, i dzielimy się z tym, co pozyskamy, szczególnie w większej ilości. Z jakimi darami wychodzą Ukraińcy? No przede wszystkim odzież, ale mamy też czasami chemię, a szczególnie właśnie artykuły spożywcze. Teraz mamy i czekoladki, i chrupki dla dzieci, i wody do picia, smakowe jakieś tam inne, ryż. No to, co w danym momencie nam się uda pozyskać. Ukraińców wspierają też sami częstochowianie. Jest to niewielki procent naszych mieszkańców, którzy wspierają. Niemniej jednak nawet obsługa tego punktu, w którym pomagamy osobom z Ukrainy, to opiera się na wolontariacie. Także są nawet osoby, które nieustannie właśnie przychodzą, pracują tu. I są takie osoby, które przynoszą jednak dary i dzięki temu może ten punkt nadal funkcjonować, a funkcjonuje i nieprzerwanie pomaga przez półtora roku. W ukraińskie czwartki z pomocy korzysta? Od 50 wzwyż nawet do 80 osób. Mogę dyskutować.